Dobrze. Jest! Udało się, patrzcie! O, wiglow. Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, a dzisiaj oczywiście Radical Relocation. Dzisiaj mamy wtorek, na ostatnim odcinku w sobotę odblokowaliśmy nie tylko statki fajne, ale odblokowaliśmy też region arktyczny razem z helikopterami. Jak widzicie, nasz śmigłowiec się rozśmiglił już, więc chyba będziemy mogli startować. Musimy tylko ustawić sobie tutaj te dwie paczki. Na razie jest mega prościutko, zobaczcie. I co więcej, musimy dostarczyć paczkę dokładnie tutaj obok. Co nie, dlatego przeprowadzka... co tam będziemy wynajmować kogoś, czy sami będziemy nieść te kartony, te... nie wiem, 5 metrów. Weźmy helikopter! Rozsądne, co nie? No oczywiście, że tak. Sterowanie ogólnie jest bardzo takie... no nie, powiedziałem, że jakoś specjalnie trudne. Ale zobaczymy. Dobra, przymontuj linkę. Dobrze. O, już tak szybko. Czyli wystarczy nadlecieć na ten punkt, nie trzeba do niego wlatywać. Okej, jest troszkę łatwiej. Jest spoko. Jest spoko. Okej. Dobra, następny poziom. Zobaczmy. Coś jeszcze, że kolejne te ostatnie poziomy na tych helikopterach będą po prostu masakryczne. Bo sterowanie to jest wsad, QE, spacja, kontrol. No i oczywiście myszką jeszcze, kamerą cały czas trzeba operować. Więc tutaj polecę pewnie pada, ale to zobaczymy. Dobra, co musimy teraz zrobić? Teraz musimy kawałek dalej. No widzicie, na razie jest bardzo prościutko, wszystko powoli. Weźmy sobie może tak, ten stolik. Dajmy go może tak. A na stolik damy budę. Chociaż nie, czekajcie, bez sensu, nie, to będzie ryzykowne. Wiem, że z doświadczenia już, że przedmioty lubią się przesuwać, jeżeli są przedmiot na przedmiocie. A jeżeli jest, że tak powiem, o, na palecie, no to jest inaczej. Dobra. Hop. I lecimy. Dawaj, tutaj. Przymontuj linę. Dawaj, lecimy, lecimy. I to zaraz się zacznie przesuwać pewnie. Dobrze. Jest! Udało się, patrzcie! O, wiglow. Tak się to robi, słuchajcie. Zobaczcie, jaki krótki czas miałem. Ej, tak to było dużo. No, chociaż niektórzy widzę tutaj mieli gorsze czasy. Nawet do minuty dochodziły chyba. Dobra, dalej, następny poziom. W takim razie zobaczmy, co będzie na trzecim poziomie z helikopterami. O, już mamy tutaj, widzę już na grubo. I nawet nie wiem, gdzie mam lecieć. Ej, aż tak daleko? Po lewej stronie gdzieś. Gdzieś tam po lewej niby. No dobra, no to pakujemy w takim razie. Czyli wyrko. O, świetnie, są już przedmioty, które po prostu nawet nie wpasowują się w paletę. Super. Idealnie, dobrze. Dajmy to tak. I dajmy to tak. Okej. Hop. Dawaj, 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 dawaj. Ło, panie! Mi zaraz to spadnie. Gdzie jest ten punkt? A, tutaj! Odwróć się, odwróć się, odwróć się! A, i pompa w górę, pompa w górę, pompa w górę! Coś mi spadło? Chyba tak. Coś mi spadło? Nie no, skądże? Dobra. Słuchajcie, trzeba te drzewa chyba omijać. Myślałem, że można przelecieć nad drzewami, ale okazuje się, że nie. Że niestety, ale... chyba ten śmigłowiec tak wysoko nie poleci z takim ciężarem. No to jest w końcu tylko łóżko, nie? Nie! Dobra. Okej, nie, tutaj będę musiał chyba za chwilę jednak faktycznie przejść na pada. Totalnie bez pada coś czuję, że może się nie udać. Więc będziemy chcieli to zrobić w miarę szybko. Okej. O, słuchajcie, tutaj długość liny możemy też regulować, jak widać. Okej. Już chyba wiem, jak to ogarnąć, żeby... o. Dobra. A, tu jeszcze jest taki moment pędu. Też działa. Dawaj, dawaj, dawaj. O, jest! Okej. Następny poziom. Ej, w miarę szybko to zrobimy, jak się okazuje.
Dobra, i teraz, czyli standardowo, doletujemy do punktu, później musimy lecieć do kolejnego. Okej. No dobra. Dobra, bieżnia. No tak. Chociaż czekajcie, bieżnię dajmy na środek. Telewizor dajmy na bieżnię. Włączmy bieżnię. Całkiem logiczne, nie? Aha. Okej. Dobra. Ej, bez jaj, no serio, tak nie mogę tego zmieścić? O, dobra, tak będzie idealnie moim zdaniem, tylko teraz zobaczmy, gdzie musimy polecieć. Śmigłowiec jest w tę stronę. Czyli teraz musimy się odwrócić w ogóle i do tyłu polecieć. I między drzewami, to jest w ogóle porąbane, zobaczcie. Tu nie ma jasno pokazanej drogi. Totalnie. Można tędy tu przelecieć, tutaj, możliwe, że tutaj gdzieś. Okej. Czyli jakoś do tyłu i w prawo. Dobra, spróbujemy. Dobra, odwracamy się szybciutko. O, już widzę tam, już widzę punkt. Weź tym podleć, żeż. Dobra, przymocuj, pięknie. I lecimy. Strasznie długie liny sobie zrobimy teraz. O, tak. Nie ma jak dłuższe jeszcze zrobić, nie? Czekajcie, wlecimy na pełnym tym. Jest! Patrzcie, udało się. Okej. Zobaczcie, nie wiem ile tu wyszło w sumie, ale w miarę szybko. Dobra, dalej. Nie, w ogóle nie sprawdzam śmigłowcu, słuchajcie. Ja teoretycznie już odblokowałem jakieś śmigłowce, to jest bankowo. Zobaczmy sobie. Garaż. Mamy odblokowane... O! Mam odblokowane nowe śmigłowce. Mam odblokowany kolejny... Znaczy odblokowany. Możliwość odblokowania. To jest taki malutki, ale wygląda na to... Czekajcie, czy on tutaj jest... Prędkość jest mniejsza, przyspieszenie jest większe i zwrotność jest większa. Jeszcze taki, ale to są takie malutkie takie w ogóle. Co to ma być? Dobra, słuchajcie, nie, ja wezmę sobie na razie tym, ten jest fajniejszy. Ten jest najfajniejszy, ten pierwszy. A podejrzewam, że za chwilę się odblokujemy jakieś kolejne poziomy. A zresztą nawet zobaczmy. Kolejny jest na 65 poziomie. Nie przejmujcie się, że tak daleka liczba. Ponieważ 65 to jest ten, na którym teraz jesteśmy. Dokładnie. Okej. Dobra, telewizor. Telewizor damy tu. No i może tak, o. Myślicie, że to spadnie? Pewnie tak. Dobra. Ulepszenia, tylko więcej czasu na razie, dobra. I czekajcie, ustawmy kamerę tak, jest śmigłowiec, żebyśmy wiedzieli mniej więcej orientacyjnie. Okej, czyli tutaj w prawo. I tutaj, tak? Czyli... chyba... O rany. Dobra, nie wiem. Dobra, trudno. Lecimy. Słuchajcie, musimy jakoś to dostarczyć. Xik, dobrze. Gdzie to jest? Tu w prawo. O, tutaj, tędy, dobra. Jak mi się tam to normalnie telepie na dole. Słuchajcie, na QE zauważyłem, że jak się skręca, jest spoko w miarę. Więc suma summarum nie trzeba, że tak powiem, na razie pada. Wystarczy W i QE. Dawaj. No tu już w ogóle drzewo zawalone na tym, bez jaj, serio? Okej, udało się, dostarczyliśmy. Poziom numer 118 w ogóle. No nieźle. 118 czas. Ale my nie gramy na czas, przynajmniej na razie. Jak odblokujemy super szybkie śmigłowce, wtedy będziemy sobie poprawiać czasy. Okej. Okej, czekajcie. Kosz do koszykówki, serio? Serio? Dobra, nie mam żadnego pojęcia jak tu ułożyć, żeby to było rozsądnie. Czy mogę w ogóle coś zostawić? Nie mogę. No dobra. Myślę, że w ten sposób będzie git, nie? Okej, karton w ogóle wszedł w kosz, ale spoko. Gdzie mamy lecieć? Gdzieś tu po lewo, tak? Tu blisko po lewo? No to super. Dobra. Im większa wysokość, tym gęstsza mgła. Aha. Okej, czyli im wyżej lecę, tym większa mgła jeszcze będzie dodatkowo. Super, no to... Tak się spodziewałem, że to będzie... Fajnie. Jak zbyt wysoko? Nie mogę? Dobra. O, ach, tam to skacze. Nie przewracaj mi tego. Nie przewracaj się. No.
Czekajcie, tu chyba tędy trzeba. Ja na razie nic nie będę tutaj. Słuchajcie, tutaj chyba tak. O rany, ja już nie chcę koszów do koszykówki. Jest! Udało się. Jakim cudem to do... Nie wiem, jak to się stało, że ja jestem do... ten... Doleciałem. Jakim cudem? Jakim prawem? Czy to nie było możliwe w ogóle? Świetnie, rowerek mam teraz! Ej, to jest naprawdę już hardkorowe. Ja myślałem, że takie rzeczy... Jeszcze powiedzcie, że za chwilę będą piłki. Piłki na palecie. No was chyba... No. Dobra, zobaczmy garaż. Co my tu jeszcze mamy? Co odblokowaliśmy? To było. Odblokowaliśmy Bella 407. I taki śmigłowiec istnieje przecież. Bell 407 istnieje. Bardzo fajny. Okej. Czekaj, czemu się różni? Przyspieszenie ma gorsze, ale ma wagę większą? To fajnie. Dobra, no to weźmiemy w takim razie tego Bella. Odblokujemy sobie. Okej, fajniejszy. Fajniejszy jest ewidentnie. Patrzcie, tutaj RPM-y w ogóle latują na wyższy ten. Proszę bardzo, trzeba rozśmiglić się najpierw, zanim się wystartuje. To jest profesjonalna nazwa. Jest magnes, który przyczepia coś tam. No dobra, okej, no to załadujmy się na razie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy ten magnes, zobaczmy, jak to z tym magnesem będzie. Aha, w ten sposób. O. Ja nie wiem, czy to chyba nie pionowo miało być. Dobra, zaraz zobaczymy. Weźmy sobie w takim razie większy czas. Rowerek sobie położymy może w ten sposób, to nie spadnie. Tak przynajmniej liczę na to. Okej. Okay. Walizeczka numer 1, walizeczka numer 2 i taka walizeczka numer 3. Rozsądnie piramidkę zrobiliśmy. O, no pewnie, super będzie. Nic się nie stanie, absolutnie. Dobra, śmigłowiec w tą stronę, w tą stronę. Zobaczmy, gdzie mamy lecieć. Mamy lecieć tutaj, gdzieś w prawo, serio? Gdzieś tutaj to jest? No dobra, sprawdzimy. Okej, okay, dawaj, pompa w górę. Ej, szybki jest. Jak szybko się zbił w górę. Lekko dotknąłem, lekko musnąłem spację i od razu poleciał wyżej. Okej, okay, i wyżej już nie mogę. Dobra, czyli no, nie jest... Nie, rowerku! Boże, jaki badziew! Kto normalnie dał rowerek do przeprowadzki? A to co się stało teraz? Czemu paleta mi wpadła pod mapę? Reset. Reset! Halo! Dobra, myślę, że teraz będzie lepiej. Okej. Okay. Jakiś nie za wysoki pułap, żeby jak najbliżej była paletka. No super, ty kwiatku jeden, ty! Ty przeszczepie jeden! Co za przeszczep normalnie? No i paleta znowu wpadła pod mapę! Co za... Tak o. Teraz, jak coś mi poleci, to normalnie gra jest krzaczona, zbugowana i fuj! No. Okej, okay, no to magnes trzeba używać w ten sposób jednak. Źle użyłem magnesu. Moja wina. No cóż. Czekajcie, czy ja mam wlecieć na szczyt? Ej, serio, chyba muszę na szczyt wlecieć. Nie, nie! Jak mam wlecieć na szczyt? Ej, bez jaj, serio? Nie no, ale nie będę układał z każdym razem to samo, no przecież to jest... Słuchajcie, nie no, po prostu to jest jakaś masakra. Tak, okej, dobra, teraz jestem przygotowany. Podejście numer 2567. Musimy to zrobić bardzo precyzyjnie. Mamy aż 2 minuty. Przede wszystkim musimy bardzo nisko zawiesić paletę. Okej. Dobrze, i wydaje mi się, że chyba z tej strony jak polecimy będzie okej. I to trzeba chyba schodkowo, czyli po prostu im wyżej jesteście, tym... Ok, jest ograniczenie do 60 wysokości. Tak, ale oczywiście faktycznie, jak zobaczcie, jak jesteście nad jakąś powierzchnią, to... A, nie możecie. Nie da się wyżej. To jak mam tam wlecieć, ja się pytam? Ej, no bez jaj.
Masakra. Chyba, że tu jest jakiś specjalny śmigłowiec na wyższe wysokości, ja nie wiem, zaraz zobaczymy. No bo przecież zobaczcie, gdzie to jest. To jest góra. Więc tutaj nie ma opcji przylecieć. Chyba, że to jakoś dookoła. Ale wydaje mi się, że to chyba na szczycie jest jakimś. Czy to jest tu na ziemi? Jak to jest tu na ziemi, to ja się normalnie pochlastam. Tu jest, widzę, na ziemi jest! 20 parę sekund zostało, jest, dobrze, szybko, zrób mi to! Dobrze! O, masakra! Następny poziom. Okej, czyli tutaj ewidentnie w górę nie będziemy musieli. Słuchajcie, jak będziecie to robili, w górę się nie lata. Czyli tylko wyłącznie na poziomie, na którym jesteście. I musicie omijać przeszkodę. Myślałem, że tutaj kwestia, że musicie faktycznie wyżej, niżej. Ale nie, jednak nie, jednak nie. Dobra, zróbmy jeszcze jeden poziom. Dobra. Świetnie, wazoniki, idealnie. Zostaw przedmiot, ciekawe który. Jak mam trzy przedmioty, które się mogą wysypać. A nie mogę do budy na przykład nasypać tych? Ej, mogę nasypać? Powiedzcie, że tak. Super, dziura budy i nie da się tego wrzucić do środka. Widzicie, to w ogóle nie wpada. Bez jaj. A taki plan był chytry. Dobra, to zróbmy to tak, tu. To tu. O nie, nie tak. Tak. I czekajcie, tutaj w tą szparę damy jeden. Tutaj jakoś... Nie, no to mi się powywala, przecież przydałaby się przyczepa. Ewidentnie by się przyczepa przydała jakaś. Dobra. Nie wiem, jak z tym polecę, nie mam żadnego pojęcia. Ale czuję, że będę się denerwował straszliwie dzisiaj. I to jest po prawej stronie gdzieś niby, tak? Zobaczmy jeszcze raz, na wszelki wypadek. Po prawej stronie gdzieś tutaj, czyli chyba do tyłu będę musiał wycofać, okej. Dobra. Okej, w miarę nisko postaram się mieć też zawieszoną tą paletę. Okej, paletka w górę. Delikatnie. Super, nie ma opcji. Nie ma opcji, wazonik mi spadł, no przecież nie jest... Jak mam zabezpieczyć takie coś? Spróbuj ponownie, możemy zostawić ten jeden wazonik ewentualnie. Może to o to chodzi. Okej, zróbmy tak. Zostaw przedmiot, ten jeden, ten, który mi spadł. I lecimy. Okej. Dawaj. Czekajcie, troszkę niżej. Przyczepiamy w górę. Została minuta 48. Gdzie to ma polecieć? Dobra, chyba jednak ten jeden wazonik będzie spoko, że został. Wiłem. Okej, już widzę. Już widzę już gdzie. Dobrze. Dobrze, uda się. Patrzcie. Pięknie. Dobrze, dawaj, doleć z nim. Jest, pięknie. Okej, moi drodzy. Zobaczmy kolejny poziom. W ogóle zobaczmy, czy coś tam odblokowaliśmy jeszcze. Być może jakiś się fajny... No świetnie, nie, no serio, będę miał bramkę do piłki nożnej transportować? Garaż. Mamy Bela. AV 169. Elegancko. Troszkę lepszy, większą prędkość ma i wagę. Super, dobra. Odblokujemy go chyba na następny poziom. Ale słuchajcie, no nie mam żadnego pojęcia, jak tutaj tą bramkę zrobić. Tą bramkę będziemy musieli chyba zostawić. No, totalnie. Nie mam żadnego pojęcia, jak to ustawić w ogóle. Także, słuchajcie, życzcie mi oczywiście... Gratulujcie mi nie GG, tylko cierpliwości, że udało mi się dzisiaj dokończyć to. Także, słuchajcie, tym sobie czasem kończymy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hejos! Masakra te helikoptery. Totalna masakra.